W tym odcinku pokażę Wam, jak tworzyć ustawienie RAID 5 na moim serwerze Rack Power Edge 1750 firmy Dell przy użyciu kontrolera, oczywiście RAID. Dyski do RAID 5 potrzebujecie co najmniej 3 dyski fizyczne. No dobra, wchodzę do konfiguracji, nacisnąłem, tutaj widzicie Ctrl plus M i na klawiaturze, i teraz uruchomi się konfiguracja. I teraz co? Muszę stworzyć, bo nie mam żadnych dysków logicznych. Fizyczne z kolei dyski tutaj zeskanuje szyna, na dole widzicie, jak skanuje kanały. Więc dole tutaj, więc widzicie, że 012, czyli 3 dyski na kanale zerowym, więc każdy ma pojemność, tam widzicie tutaj 70 giga. Dobra, wychodzę, jest adapter, tu informacje na temat adaptera. Dobra, teraz tak, wejdę do konfiguracji. Mam tutaj dwie możliwości. Mogę mieć łatwą konfigurację. Pokażę Wam to opcję, więc mam tutaj gotowe dyski, tak? I teraz co? Muszę zaznaczyć najpierw, czyli muszę tak zrobić. I teraz wejść trzeba w konfigurację. Następnie trzeba zaznaczyć tutaj span, spacją, i naciskam F9 do wejścia do konfiguracji. Teraz następnie mam ustawienie RAID 0 albo RAID 5. Wybieram RAID 5 i naciskam akcept. I w tym momencie zapisuję konfigurację. I teraz it is recommended that all nawet włożone logiczne dyski są inicjalizowane. Czyli trzeba teraz teraz trzeba zinicjalizować te dyski logiczne. Select i F10 do inicjalizacji. I teraz następuje proces tworzenia inicjalizacji tych dysków. Widzimy, że szybko zostało to wszystko zrobione. 100%. Naciskam jakikolwiek dysk. No i co? I teraz mogę sobie zobaczyć obiekty. Widzimy dyski logiczne. Mogę zobaczyć parametry, tak? RAID 5. Więc już one pracują w RAIDzie 5.